Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Gdzie w wysokich górach deszcz doliny studzi, nie poluje, bo się stracha małych ludzi. Witam Państwa, witam po raz kolejny na kanale OUFO. Mateusz Kijewski kłania się nisko. I tym razem, tym dziwnym początkiem, chciałem zaprosić Państwa w świat. Dawny, starodawny, legendarny, jak ma się do UFO? Przekonamy się, zobaczymy dlaczego, akurat w dawnych opowieściach, tych pochodzących ze średniowiecza albo nawet ze starożytności, jeden z najbardziej szanowanych badaczy całego fenomenu UFO odnalazł natchnienie i odnalazł pewne powtarzające się wzorce, które pozwoliły mu wysnąć hipotezę, do której odnosi się ufologia no, już od ponad 50 lat. Więc nie przedłużając wstępu, zapraszam Państwa na pierwszy odcinek o strukturze hipotetycznej fenomenu UFO, a dokładniej o postaci Nestora Ufologii Jacques'a To wielki zaszczyt i przyjemność o nim mówić, bo jest to postać fundamentalna dla, dla ufologii i tym bardziej jest to. Takie poruszające dla mnie, że mogę dzisiaj z Państwem na jego temat porozmawiać akurat dzisiaj na początku marca 2024 roku, ponieważ dosłownie parę dni temu Ero, czyli All Domain Anomaly Resolution Office, amerykański oficjalny urząd badający zjawisko UAP, czyli tajemniczych anomalnych fenomenów, Ogłosił raport, którego konkluzja jest taka druzgocąca, jeżeli się popatrzy bez szerszego kontekstu dla fenomenu i jego dziwności, ponieważ w tej konkluzji zawarta jest informacja, iż Aero, właśnie ten, ten urząd, to to biuro, nie znalazło dowodów na to, że w zjawisku UAP prezentuje się technologia pozaziemska. Dobrze, cały ten raport trzeba będzie poddać dokładnemu analizowaniu i sprawdzimy, co tam się w nim mieści. A diabeł zazwyczaj, tak jak dziwne istoty, tkwi w szczegółach danych opowieści, a nie w uogólnieniach. Ale niesamowicie ciekawe dla mnie jest to, że ta konkluzja dotyczy teorii, która sprowadza wszystkie zjawiska ogół bardzo dziwnych zjawisk, bardzo różnorodnych zjawisk. Do tej teorii o obecności w naszej atmosferze na planecie Ziemia, cywilizacji technologicznej z jakiegoś odległego kosmosu. A Jacques Wallet, którego tutaj dzisiaj będziemy poznawać, spróbujemy się zapoznać z tym, jak on ten, ten fenomen postrzega, jest zwolennikiem od ponad 50 lat teorii zupełnie innej. I żebyż to była jedna, jedyna teoria, albo żeby to był, była walka pomiędzy ortodoksją a jedną herezją. Schizma pomiędzy teorią o pozaziemskim pochodzeniu technologicznej cywilizacji, a anomalnym zjawiskiem, które się manifestuje w sposób bardzo różny. Rzecz jest o wiele bardziej skomplikowana. Mam tu ze sobą taki poszyt, który z zewnątrz nie, nie zapowiada zupełnie zawartości. Nie wiem kto jest autorem, być może ktoś kto będzie oglądał te y, odcinki się przyzna, że on to zrobił, ponieważ jest to zbiór artykułów, które w PRL-u w latach 70-tych w ogólnopolskich gazetach zamieszczał Zbigniew Blania-Bolnar, nasz ufolog rodzimy, polski, w których analizował koncepcje dotyczące fenomenu UFO, o których czytał w zachodnich pozycjach, których w PRL-u po prostu nie było. Dlatego on je streszczał i przedstawiał różnego rodzaju uproszczenia, powiedzieliśmy dzisiaj infografiki, które tak pokrótce zbierały, syntetyzowały wiedzę zachodniej ufologii. I w tym momencie tego już praktycznie nie widać, ponieważ ta strona z gazety zupełnie wyblakła. Pozostał o wiele bardziej wyrazisty długopis, którym osoba, która ten poszyt wykonała, za co i bardzo dziękuję, że mogę ją tutaj mieć i z niego korzystać. Dopisała do oryginalnych kratek nazwiska swoje uwagi. Te kratki, prawdopodobnie tego nie widać, rozchodzą się w ramach takiego grafu od różnych takich bardziej nadrzędnych tematów do bardziej podrzędnych. Cóż to jest za graf? Otóż on stara się rozpisać i rozróżnić, jakie są wiodące w latach 70. teorie tłumaczące, czym UFO może być. Czegoż tutaj nie ma? Mamy przede wszystkim podział na zjawisko obiektywne, zjawisko subiektywno-obiektywne albo zjawisko wyłącznie subiektywne. I jakie mamy na przykład podrodzaje w tym zbiorze zjawisk obiektywnych? Zjawisko naturalne, zjawisko sztuczne. I tutaj mamy rozpi rozpiskę. Zjawisko przyrodnicze, zjawisko przyrodnicze nieznane, przyrodnicze słabo lub w ogóle nieznane. O genezie nieintencjonalnej, tutaj mamy zjawisko sztuczne, o genezie intencjonalnej. I tutaj e, ta geneza dzieli się na wytwór technologiczny, technologii ziemskiej, technologii pozaziemskiej, z kolei zjawisko subiektywne, generowane przez świadomość, generowane przez nieświadomość. Teraz podział na generowane przez nieświadomość indywidualną, zbiorową. Przez świadomość, halucynacje indywidualne, halucynacje zbiorowe, i to jest tylko przykład. Tutaj jest kilkanaście różnego rodzaju eksplorujących różny charakter, możliwy charakter tego bardzo subiektywnego odbioru zjawiska, któremu nadaliśmy hasło UFO. I właśnie z tego względu, że tych możliwości jest tak bardzo dużo. Żagwale jest postacią, która może służyć za swego rodzaju takiego hamulcowego dla myślenia. To po prostu kosmici. I'm not saying it's aliens, but it's aliens. Czyli nie mówię, że to obcy, ale to obcy. Żagwale poszedł innym tropem, przez co stał się heretykiem wśród heretyków, ale do tego dojdziemy zajmując się troszeczkę chronologią. Jego zainteresowania tym zjawiskiem. Zresztą on zawsze twierdził, że zajmuje się tym troszeczkę pobocznie, a zupełnie inne zagadnienia stawiał w centrum swojego zainteresowania. A jest on naukowcem i to ma bardzo dokładne wykształcenie w wiedzy typu science, ponieważ jest matematykiem. Jego wykształcenie zawiera licencjat z matematyki, magisterium z astrofizyki. Doktorat z informatyki przez wiele, wiele lat był związany z obserwatoriami astronomicznymi. Brał udział w produkcji pierwszej dokładnej mapy Marsa, więc poznał powiedzmy rzeczywisty i obiektywny obraz naszej bliskiej okolicy kosmicznej. Również takim jego znaczącym osiągnięciem, które po dziś dzień tam się plasuje na bardzo wysokich miejscach w informacjach na jego temat, czy to w internecie, czy, czy w innych źródłach, takich ency encyklopedycznych, to jego bardzo duży wpływ na produkcję pierwszych sieci komputerowych, takich jak na przykład ARPANET, czyli poprzedników naszego dzisiejszego internetu. Jacques Vallée był osobą, która Właśnie pracowała przy tego typu zupełnie innowacyjnych pomysłach, kiedy jeszcze internet, czy AI, czy smartfony, nasze dzisiejsze, nikomu się nie śniły. Urodził się we Francji, urodził się jeszcze w trakcie II wojny światowej. W zasadzie na samym jej początku, 24 września, jako mały chłopiec nad swoją rodzimą Francją, obserwował walki pojazdów lotniczych, właśnie nazistów z aliantami. Później przeprowadził się do USA. Mieszka tam do dziś, jest dzisiaj już szacownym panem, który osiągnął wiek bardzo już wzbudzający autorytet. Po dziś dzień się tym zajmuje, ale jakie były początki jego zainteresowań? UFO, co spowodowało, że ten luminarz, człowiek nauki, do takiej nauki bardzo konkretnej astrofizyk, matematyk, informatyk. Zajął się jakimiś tajemniczymi obiektami, które śmigają na, na naszym niebie, albo przynajmniej pojawiają się ludzie, którzy mówią, że widzą tego typu obiekty. Osobiste doświadczenie. Mieszkając w rodzimym Pontua, jeszcze jako chłopiec, widział tajemniczy obiekt, który przemieszczał się po nieboskłonie. A później, kiedy współpracował z francuską agencją kosmiczną, jak głosi taka wieść gminna, był świadkiem niszczenia zapisów, które uwieczniły jakiś tajemniczy obiekt czy tajemnicze zachowania na orbicie okołoziemskiej. Wtedy uznał, że temu zagadnieniu należy się prawdziwe zainteresowanie i należy się takie bezstronne, naukowe poszukiwanie odpowiedzi i spróbował jej poszukać. Tej odpowiedzi, to zaprowadziło go do bardzo, bardzo odległej przeszłości. Ale nim trafił do tej przeszłości, był w teraźniejszości, jak każdy z nas. Dla niego to były lata 50. i 60. Wtedy Ameryka, Stany Zjednoczone, czyli jego nowa ojczyzna, przeżywała prawdziwy boom. Wtedy wszyscy interesowali się tym UFO, i wtedy były właśnie różne teorie, ale one się koncentrowały na tym materialnym aspekcie. W sensie są to faktyczne, technologiczne obiekty, które Zakłócają spokój amerykańskiego nieba, i być może są z innego kraju, być może są to jakieś pojazdy wywiadowcze, być może są to pojazdy technologiczne nie z innego kraju, ale z innej planety. I właśnie podówczas bardzo nośną, już wtedy wyśmiewaną, ale cały czas obecną, po dziś dzień, przecież obecną, jest była teoria o po prostu przylotach obcych raz skądś. Z jakiegoś wszechświata, znaczy w sensie z naszego wszechświata, ale w takim znaczeniu nadzwyczaj powiedziałbym fizycznym, że gdzieś we wszechświecie jest inna planeta albo inny układ słoneczny, być może wiele zasiedlonych planet, i stamtąd faktycznie przylatują tacy, nazwijmy to, bardziej zaawansowani astronauci nie z Ziemi, tylko spoza Ziemi. I oni, tak troszeczkę, tak jak Neil Armstrong albo Bas Aldrin, lądują tutaj na Ziemi i badają tą Ziemię jako nowo odkrytą albo już od dość dawna analizowaną, taką naukową ciekawostkę, którą znaleźli i do której przybywają. I to był taki moment w historii ufologii, kiedy praktycznie właśnie ufologowie się zgadzali, że, że tak jest. Jacques Valle się nie zgodził. W roku 1969, to jest ważny rok w historii ufologii, ponieważ wtedy również Komitet Edwarda Condona ogłosił raport, który zamknął oficjalne badania UFO, tajemniczych obiektów na niebie, prowadzone przez lotnictwo amerykańskie. Dopiero teraz, jakby te badania raczkują, i właśnie ten zeszłotygodniowy raport. Ja, ja go jeszcze nie czytałem, więc nie chcę się wypowiadać na ten temat tak bardzo dogłębnie. Ale te konkluzje, że zna nie znaleziono żadnych dowodów, że nie znaleziono żadnych potwierdzeń, że jakiekolwiek amerykańskie oficjalne programy zajmowały się UFO jako pojazdami jakiejś tajemniczej cywilizacji, że to troszkę tak brzmi jak raport Condona 2.0, ale nie będę teraz w to wchodził. Niemniej jednak, właśnie w tym samym roku. Jacques Vallée ogłosił swoje pięć argumentów przeciwko hipotezie pozaziemskiej, czym wzburzył środowisko ufologiczne i został w pewnym sensie odszczepieńcem w stosunku do odszczepieńców, heretykiem dla heretyków, ponieważ ufologowie byli już odsądzani od ci wiary przez środowiska naukowe jako osoby uganiające się za duchami albo wilkołakami gdzieś tam po polach. No a Jacques Vallée Podszedł do tematu w sposób taki zupełnie nieobciążony żadnym dogmatem, bo na przykład zauważył, że wiele spotkań, o których mówią osoby doświadczone, osoby, które twierdzą, że miały spotkanie na przykład z jakimiś tajemniczymi obiektami, albo z jakimiś istotami, że ich historie wyłamują się z takiego dogmatu o obcych badaczach. Wtedy raczej spodziewano się, że te istoty, które przybywają, no to muszą być w pewnym sensie naukowcy. To muszą być badacze, którzy tutaj eksplorują, zastanawiają się nad glebą, składem atmosfery. No, czyli taka kalka z nas tylko w przyszłości. Co my byśmy robili? Czym my byśmy się zajmowali, gdybyśmy polacili na jakąś inną planetę? a na przykład nie chcielibyśmy zaburzać normalnego cyklu życia tamtejszych mieszkańców, żeby oni się nie spłoszyli, nie, nie poczuli się jacyś zagrożeni, że jakaś tajemnicza rasa przybyła do nich z gwiazd, żeby nie zburzyć to ich norm kulturowych albo światobrazu. Jacques Vallée, biorąc całość materiału źródłowego, który był mu dostarczany, który Analizował, czy to z publikacji, czy badając właśnie osobiście przypadki, w dużej mierze też z Europy, ponieważ Francja podówczas była bardzo gęsto nawiedzana przez, w cudzysłowie, kosmitów i przez ich tajemnicze pojazdy, więc on wtedy porównywał materiał, który pochodził z Europy, z krajów europejskich, z kontynentu, czy wysp brytyjskich, porównywał to, o czym opowiadają doświadczeni z Ameryki Południowej i z Ameryki Północnej i... Wynikiem tej analizy porównawczej była niezgodność. Amerykańscy, w sensie z USA, ufolodzy bardzo skupiali się na przypadkach, które opowiadały o on to nazwał przynajmniej tak to jest opisane w anglojęzycznej jego pozycji paszport do Magonii, do której przejdziemy za chwilę. Science fiction monsters. Że w Ameryce te istoty, te tajemnicze byty przyjmują bardzo często takie formy, które chętnie widzielibyśmy w wydających nam się z perspektywy lat, właśnie produkcjach lat 50., 60. science fiction. Właśnie jacyś Marsjanie, jacyś tacy pomniejszeni astronauci z wielkimi głowami. Z kolei w Europie bardzo często pojawiali się tacy podróżnicy wysublimowani, prawie dżentelmeni, którzy przybywali tak jakby. Z takich utopii oświeceniowych dzieł literackich, z Laputy albo z jakichś innych krain. Z kolei w Ameryce Południowej spotkania z tymi istotami miały przebieg niezwykle dramatyczny. Czasami ufonauci z Ameryki Południowej chcieli kogoś wciągnąć do swojej latającej kuli po prostu siłowo, zachowywali się jak brutale jakby to były jakieś takie rasy o zupełnie innym stopniu kulturowym no i jakie mogłyby być wyjaśnienia tego, tego problemu. Czyżby różne kontynenty były różnymi strefami wpływów różnych ras, no ale nigdy nie udało się znaleźć dwóch gagatków porównywalnych na tyle, żeby ich postawić obok siebie, na przykład tutaj na ścianie i stwierdzić o, zobaczcie, ten kosmita i ten kosmita to jest na pewno ta rasa, więc pewnie pochodzą z tej samej planety i Właśnie możemy tutaj zacząć katalogować. W ogóle katalogowanie obcych ras z materiału ufologicznego nigdy się nie udało. Są takie almanachy, takie bestiariusze, które starają się jakoś pokategoryzować. To są takie humanoidy gadzie. To są szarzy z wielkimi czarnymi oczami. Nigdy nie udało się jakby stworzyć takiego katalogu ras. I właśnie to nie tylko chodzi o ich wygląd, chodzi też o ich zachowanie. Oni czasami zachowywali się jak sotliwe ochlitni, albo wprowadzali ludzi w błąd, nawet jeżeli starali się pozować na mędrców, na mistrzów z kosmosu, osoby o ogromnej wiedzy i takim bardzo wysokim poziomie kultury i moralności. Nawet jeżeli postulowali pokój i wzywali ziemian, żeby odrzucili broń nuklearną, żeby zaczęli szerzyć wśród wszystkich krajów, wśród wszystkich narodów Pokój i wzajemne zrozumienie, to na przykład potem zaczęli tłumaczyć bardzo wylewnie i ze szczegółami, jak się żyje na Wenus i że są tam zwierzęta domowe, albo tłumaczyli, że są saturnianami. I właśnie ta skłonność do takiego zwodzenia, do pewnej takiej kłamliwości, również okazała się dla kawale Niekoniecznie czymś dziwnym, niekoniecznie czymś obcym, tylko wręcz przeciwnie, czymś bardzo bliskim, swojskim, osadzonym w ziemskim folklorze. Ale zanim do tego folkloru dojdziemy, te pięć argumentów, bo wydaje mi się, że troszeczkę utknąłem w fascynacjach kulturowych Jacques'a Wale, a nie powiedziałem o tych argumentach tak sensu stricte. Otóż te argumenty one ewoluowały oczywiście, ale można mniej więcej to określić tak, że pierwszym argumentem jest to, że to nie jest argument de facto przeciwko tej teorii, tylko on ogłasza, on stwierdza, że ilość doniesień dotyczących występowania zjawiska UFO jest aż nazbyt duża, by uznać, że to zjawisko faktycznie występuje. I tutaj, jeżeli by się skoncentrować na tym, jak dużo jest doniesień, jak one są różnorodne, jak jest przedział czasu, kiedy one się pojawiają, no to faktycznie można się zastanowić, że taki argument faktycznie ma sens. Czyli ten pierwszy argument jest, mówiąc w skrócie, uznaniem, że nie potrzeba dowodzić, czy zjawisko występuje, czy nie, można zabrać się za próbę jakiegoś konkludowania, spekulowania na temat tego, czym to zjawisko może być. I teraz. Problemem dla Rzaka Wale w tej hipotezie pozaziemskiej jest dwunożność. Otóż no, nie jest tajemnicą, że dla astrofizyków, dla pisarzy science fiction czasami oni się wiążą ze sobą, są i tym i tym. Dla osób, które zajmują się generalnie taką astrobiologią, to to, że ci wszyscy kosmici, o których mówią, przynajmniej większość tych kosmitów, o których mówią doświadczeni z przypadków fologicznych, że oni są bardzo podobni do nas. Najczęściej wyglądają jak skrzaty. Tutaj cały czas się pojawia takie troszeczkę zapowiadanie tego, o czym będziemy mówić za chwilę. Takie właśnie skrzaty, nieduże, ale bardzo rozpoznawalne. Łapki, ręce, nogi, brzuszek, głowy, oczy, nosy. Że to wszystko kłóci się z naszym wyobrażeniem na temat obcych środowisk, w których życie mogłoby powstać, mogłoby ewoluować i mogłoby po długim i złożonym procesie doboru naturalnego, albo zbliżonym do niego, doprowadzić do inteligencji lub świadomości. Jedno z drugim może nie być aż tak dokładnie związane, przynajmniej nie w, tak jak my to postrzegamy tutaj na Ziemi, a jednak mamy do czynienia praktycznie zawsze z humanoidami czyli Idąc tropem, znowu wskakując do tego folklorystycznego imaginarium, ze stworami, które przypominają nas, ale o pewnych wyolbrzymionych cechach, albo pomniejszonych cechach, czyli troszeczkę takie karykaturalne, albo większe, albo mniejsze, albo piękniejsze, tak jak elfowie albo krasnoludowie z fantazy, prawda? Oparci na podstawie takiego ogólnego zarysu ludzkiej sylwetki, ale albo piękniejsi, albo bardziej krępi, mniejsi. Tak więc to jest ten argument przeciwko, ale również problemem jest ich zachowanie, gdyż jeżeli by uznać, że mamy do czynienia z pozaziemskimi ekspedycjami badawczymi, które miałyby się zaznajomić z tym, czym Ziemia jest, mówiąc tak bardzo ogólnie, o składzie atmosfery, o składzie gruntu, o fotosyntezie, o systemie oddychania ssaków, o ustrojach politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, czymkolwiek, to jeżeli by uznać, że to są zaawansowane cywilizacje, inteligentne i świadome, to ilość lądowań czy przyziemień tych obiektów i powiedzmy grasowania tych istot po naszym gruncie jest tak przesadna. Że trzeba by chyba w ten sposób to podsumować, że to muszą być jakieś rasy niezwykle no, nieogarnięte, nie, nie, nie ponieważ oni lądują tak często, że wciąż się nie nauczyli tego, jak działa ta nasza planeta. Jest oczywiście też teoria, że nie chodzi tak naprawdę o badania, tylko o kosmiczną turystykę, ale to zostawię na razie na poboczu. To nasz właśnie po raz kolejny Zbigniew Blania-Bolnar, może nie to, że on lansował tą hipotezę, ale ona była dobrym przykładem, jak dziwacznie się czasami zachowują właśnie ci... Rzekomi zaawansowani przedstawiciele cywilizacji pozaziemskiej. On to tak nazywał, prześmiewczo, nasi bracia w rozumie. Zachowywali się troszeczkę tak, jakby ten rozum zostawili po prostu w domu. I dalej się tak zachowują bardzo często. Ale są jeszcze kolejne argumenty. Chodzi o zasięg tego zjawiska w historii ludzkości. Dla Rzakawała to był bardzo ważny sygnał, że to zjawisko jest obecne w historii praktycznie od początku kultury. Albo od początku świadomości. I nie chodzi o starożytnych kosmitów, ponieważ ta historia paleo kontaktu, powiedzmy, te, te bardzo różne, czasami spójne, czasami niespójne spekulacje na temat tego, że kosmici byli dawniej na Ziemi, coś tu zbudowali i wpłynęli na nasze, nasze religie, one czasami bardzo daleko odskakują od faktów. Ale to, na co zwraca uwagę Jacques Vallée, to to, że w historiach, które opowiadały kultury z bardzo wielu odległych od siebie, zupełnie nieskomunikowane, takich szamańskich, plemiennych, nawet przedcywilizacyjnych grup ludzkich, one zawierają w sobie wspólny pierwiastek, w którym pojawiają się istoty, które ludźmi nie są, które są poza ludzką, nieludzką inteligencją i które bardzo często zachowują się w sposób podobny. I operują w świecie zjawisk podobnym do tych, o których opowiadają współcześni doświadczeni z UFO. Właśnie, jakie to są zjawiska, zaraz sobie będziemy opowiadać. I jeszcze właśnie ostatni argument, który może być tutaj troszeczkę tak potraktowany, jako no odbiło mu, prowadzącemu po prostu odbiło, ale będziemy też na ten temat za chwilkę opowiadać. Chodzi o to, że w przypadkach związanych z UFO bardzo często, niepokojąco często, dochodzi do przypadków, które muszą być zaklasyfikowane jako zdolność tych istnień, bytów czy mocy do manipulacji czasem czasem jako pewną taką uniwersalną, stałą, która definiuje ludzkość, życie człowieka nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy w grę wchodzi spotkanie z UFO, to oczywiście są przypadki, kiedy się nagra radarem albo kamerą na podczerwień po prostu śmigający obiekt, ale często, za często, by potraktować to jako margines, w przypadkach, kiedy się mówi o istotach albo o obiektach, albo o tym i o tym, albo o zupełnie jeszcze innych przypadkach, w których się pojawiają jakieś świadomości, jakieś niedookreślone światy, następuje coś, co może wskazywać na to, że następuje jakaś dystorsja czasowa, że czas się zachowuje inaczej. To może być zjawisko subiektywne. Ono może być w nas, w odbiorcy, w doświadczonym albo w doświadczonej. To może być coś, co powoduje, że ona inaczej przeżywa ten czas. Ale istnieje tak dużo opowieści o tym, że wydaje się to bardziej wiązać z folklorem lub światem baśni, niż z czymś, co moglibyśmy posądzać o przejaw bardzo zaawansowanej technologii. Chociaż oczywiście wszystko to może być pomieszane, gdyż Arthur C. Clarke, autor Odysei Kosmicznej 2001 Cyklu Rama i bardzo, bardzo wielu innych mądrych rzeczy, oczywiście jest również autorem stwierdzenia, że każda wystarczająco zaawansowana technologia. Jest nieróżna od magii, i między innymi dzięki takiej magicznej technologii mogę dzisiaj gościć u Państwa w telefonach albo komputerach. Za co jestem jak zawsze nadzwyczaj wdzięczny. I to, co jest na okładce paszportu do Magonii. Czym jest Magonia, to zaraz powiem. To nasz sympatyczny szary kosmita, który tak troszkę nieporadnie w swoich długich palcach trzyma na patyczkach różne maski. Ten, ta ilustracja, ona w sposób graficzny prezentuje to, co miał na myśli Jacques Vallée. Otóż jego zdaniem występuje jakieś zjawisko, które jest najprawdopodobniej inteligentne, ale nie musi być, które jest najprawdopodobniej świadome, ale również nie musi być, które najprawdopodobniej rezyduje poza naszą czasoprzestrzenią albo jest w niej, ale jest tak dziwne, tak fizycznie niedościgłe dla naszych aparatów badawczych. Może chodzić o jakąś przestrzeń kwantową, może chodzić o coś, co dzisiaj kojarzymy z wielowymiar wielowymiarowością, jakimś innym wymiarem. W każdym razie, że jest ta moc, która ingeruje w nasz świat od czasu do czasu, pozostawiając w niej ślady, dotykając, mówiąc umownie, różne osoby tutaj mieszkające i która. Manipuluje albo wpływa na nasz odbiór kulturowy. I właśnie ten odbiór kulturowy, czyli interpretacja, decyduje, jak my postrzegamy to zjawisko. Z drugiej strony, ono może również z tego zjawiska czerpać i w ten sposób się ubierać, na przykład w diabła, albo w takiego kosmite typowego, trzy oczka, jakiś taki smutny, albo w istotę anielską. To bardziej jest jednak w, wkrada się w taką teorię Mimikry, o której nie będziemy dzisiaj mówić. Raczej Rzakwal miał na myśli to, że jeżeli żyło się na przykład w sferze brytyjskiej, która miała swoją historię baśni, miała swoją historię elfów i wróżek, to kiedy spotkało się jakieś istoty, które zachowywały się w taki albo inny sposób i. Albo zobaczyło się coś, co było z nimi związane, to można było opowiedzieć w swojej osadzie, w swojej wiosce, na przykład w XIX-XVIII wieku, że spotkało się elfów lub wróżki, ale wśród nich mogły unosić się świetliste kule, które gdyby dzisiaj je zaobserwować, na przykład przy jakichś małych postaciach, no to dzisiaj osoba, która doświadczyłaby takiego dziwacznego zjawiska, takiej ingerencji, tej tajemniczej siły, Powiedziałaby po prostu, że widziała kosmitów i widziała ich pojazdy albo ich jakieś dziwa technologiczne. No i jak, jak to argumentuje Jacques Vallée? W jaki sposób on to uprawdopodabnia, tą właśnie myśl, że od najdawniejszych czasów nasza świadomość jest wystawiona na... Takie zabawy, swego rodzaju harce jakiejś mocy, która jest tak potężna, tak odległa, tak niedosiężna, że nie jesteśmy w stanie jej zanalizować. To można troszeczkę porównać do powiedzmy mikrobów pod mikroskopem, które starają się dociec, co robi człowiek przy mikroskopie, jakie są jego cele, jaka jest jego charakterystyka, w zasadzie z jakiej substancji się składa ten człowiek. Może tutaj jest to z pewną przesadą, ale jest to wyłącznie porównanie. Jakie on znajduje na to dowody? W samym tytule książki znajduje się pewna przesłanka, ponieważ ten paszport do Magonii to jest przepustka do krainy dawnych wierzeń i dawnych opowieści. Ta Magonia to była kraina, która miała znajdować się gdzieś wśród chmur albo gdzieś bardzo, bardzo daleko. Za granicami ustalonego światobrazu średniowiecznej Europy, a dokładniej państwa Franków, z którego przylatywać mieli czarnoksiężnicy. T -t -t historie o tej magonii pojawiały się w 8, 7, 8, IX wieku i naszej ery, oczywiście. I to było takie miejsce, z którego przybywali złośliwi magowie. Władający przyrodą, ponieważ w świecie, w folklorze ówczesnych chłopów, ludzi utrzymujących się, no, utrzymujących się, pracujących na roli, którzy uprawiali ziemię w systemie feudalnym, oczywiście, albo jakimś zbliżonym do feudalnego podówczas, nie jestem od tego specjalistą, więc wolę się tutaj w tym nie zakawa pućkać. Niemniej chodzi o to, że podówczas uważano, że burze albo gradobicia. Są powodowane przez tych czarnoksiężników, że to nie są zjawiska pogodowe, które są po prostu elementem tego, co się dzieje w atmosferze, tylko że to są efekty złośliwej woli jakichś złych, tajemniczych bytów. I na przykład ówcześni w pewnym sensie racjonalnie podchodzący do zagadnienia e, uczeni, wśród których byli biskupi, starali się ten zabobon wykorzenić, ponieważ uważali, że pogoda, wszystko to, co się dzieje w atmosferze, jest po prostu związane z tym, jak Bóg urządził świat, czyli podówczas wszechświat, ponieważ Ziemia była wtedy jedyną krainą znaną, i wszystko, co się na niej działo, to było wszystko, co się działo po prostu w stworzeniu. No, ale wśród osób, które coś niecoś widywały na niebie, albo przynajmniej starały, starały sobie jakoś wyjaśnić, dlaczego coś się stało, kwitły opowieści o podniebnych statkach, na których ludzie czasami gościli, wbrew własnej woli, byli tam właśnie pobierani bądź uprowadzani przez tych czarnoksiężników, czasami wracali stamtąd w bardzo dziwnym stanie. Ale to jest nie wszystko, ponieważ w folklorze europejskim, w historiach, które w zasadzie są bardzo wspólne od średniowiecza, przez oświecenie, praktycznie do XIX wieku, pojawia się bardzo dużo opowieści związanych z elfami, wróżkami, lub mówiąc tak bardzo, uogólniając, jakimiś istotami zamieszkującymi dziką przyrodę. One się zachowują w sposób tajemniczy i dla człowieka potencjalnie niebezpieczny. Na przykład pojawiają się opowieści o podróżnikach, którzy idą przez las albo przez pola. To może nawet nie być jakaś daleka podróż. Ludzie wtedy tak nie podróżowali, ale wystrzegali się różnych dziwów, bo wiedzieli, że mogą je napotkać. I czasami to przebiega w ten sposób, że jakiś podróżnik na przykład słyszy jakąś tajemniczą muzykę. Nie wie skąd ona pochodzi, albo śpiew. I ona go przyciąga wbrew jego woli, ponieważ on czuje, że to jest coś nienormalnego, coś wymykającego się prawą przyrody, więc czuje pewien niepokój, ale ona ma taki wpływ przywołujący i udaje się za jakieś wzgórze, i tam na przykład dostrzega w kręgu tańczące małe istoty. Przypominające duszki, albo przypominające skrzaty. One też nie muszą być małe, mogą być większe, ale one śpiewają, tańczą i on na przykład jest zaproszony do takiego okręgu i tańczy z nimi i na przykład później dalszy ciąg takiej opowieści jest taki, że znika na parę dni. Ale o takich historiach, kiedy pojawia się jakby różnica w czasie dla osoby, która spotyka jakieś istoty, a dla osób, które zostają powiedzmy w normalnej codzienności, to jeszcze przejdziemy. Niemniej jednak tego typu opowieści wcale, wcale nie są rzadkie i nie pochodzą wyłącznie z Europy, nie pochodzą wyłącznie z kręgu Wysp Brytyjskich, gdzie jest szczególnie dużo podań o wróżkach, elfach, dawnych mieszkańcach kopców. Bardzo często też jest właśnie w dawnych baśniach, podaniach taka koncepcja, że te istoty zamieszkują gdzieś pod ziemią i wyłaniają się z podziemi. I bardzo rzadko obcują z naszą powierzchnią, i wtedy mogą spotkać człowieka, i wtedy może się coś dziwnego stać, wydarzyć. I mogą wtedy też zabrać właśnie człowieka i potem go oddać. Ale również to, co łączy tego typu opowieści w tym folklorze, to historia o zagrożeniu dla dzieci. I tutaj chciałem się podeprzeć historią z naszej krainy, z Polski z książki Kazimierza Tetmajera Bajeczny Świat Tatr, która wyszła całkiem niedawno w tym wydaniu. I tutaj właśnie pojawia się taki ród tajemniczych istot zamieszkujących lasy i góry, które się określa jako dziwożony. Ich opis no, jest dość odległy od współczesnych ufonautów lub ufonautek, bo jest taki bardzo animalistyczny. One przypominają jakieś małpiszony, czy raczej być może jakieś istoty z historii ewolucji człowieka. Ale jak one się zachowują? Tutaj cytuję. Złośliwe były nad wyraz. Porywały one babom wiejskim niemowlęta i zostawiały na ich miejscu swoje potworne i dla położnic zwłaszcza były tak niebezpieczne, że przez sześć pierwszych tygodni trzeba było chałupę zamykać, a chłop musiał siedzieć przy babie. Porywały zresztą nie tylko dzieci, ale i dziewczyny dorosłe, i same baby nawet, i miały je ssać. Baby i dziewczęta musiały włosy strzyc, żeby ich nie miały za co dziwożonych chwycić. I tutaj jest też taka historia, która się pojawia w bardzo różnych kulturach, że te stworzenia tajemnicze z lasu, czy z podziemi, one zabierają ziemskie dzieci. I podrzucają takie podmianki, takie wyglądające straszliwie, i wtedy trzeba różnych magicznych środków, żeby odwrócić tą, tą zamianę. Trzeba na przykład takiego dzieciaczka bardzo mocno stłuc gdzieś na rozstaju dróg, po to, żeby właśnie duchy, elfy, wróżki, dziwożony usłyszały, że źle się dzieje potomkowi ich rodu i że człowiek nie traktuje go tak, jakby sobie życzyły, czyli kukułczo, nie karmi go, nie. Nie chowa, tylko właśnie źle się dzieje, i wtedy była szansa na, na oddanie właśnie prawdziwego dziecka. Trudno nie zauważyć, że to koresponduje z historiami z końcówki XX wieku o tak zwanym syndromie pobranego płodu, który był bardzo popularny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w historiach ufologicznych, gdzie głównym takim badaczem, który zwracał uwagę na tą właśnie część fenomenu, był Bad Hopkins. I to się odbywało mniej więcej tak, że dość duża ilość doświadczonych kobiet twierdziła i miała takie wspomnienia, które najczęściej były uzyskiwane na, na drodze regresji hipnotycznej, że były w ciąży, jakiejś takiej nienormalnej, tajemniczej, która pojawiała się czasami znikąd i w równie niepokojących okolicznościach znikała. Co czasami było też udowadniane testami medycznymi, bo ich ciała wykazywały właśnie takie zachowania, czy, czy były w takim stanie, który wskazywał na niedawną ciążę lub bycie po prostu w ciąży, ale embrion znikał. To najczęściej było związane właśnie z ciągnącym się. Syndromem wspomnień o przebywaniu na pokładach statków zamieszkuwanych czy, czy użytkowanych przez ufonautów, o seriach badań, o testach medycznych, upokarzających, straszliwych, całkowicie jakby podważających autonomię człowieka, jego godność. I bardzo często w tych scenariuszach pojawiała się taka prezentacja, kiedy właśnie te istoty. Po paru latach takiej pobieranej kobiecie prezentowały dziecko, które wyglądało trochę odmiennie od ludzkiego dziecka. Dziewczynka albo chłopiec o trochę większej głowie, bardzo delikatnych rączkach, delikatnym w ogóle układzie ciała, szczątkowych włosach, dużych oczach jednym słowem przypominające mieszankę osoby ludzkiej i takiej, takiego ufonauty, takiego kosmity. Która miałaby być właśnie dzieckiem takiej ludzkiej istoty, która żyje w tym świecie ich, tych właśnie innych. To jest bardzo podobne do opowieści, które są z kręgu e, folkloru, e, baśni, podań, właśnie tych legend średniowiecznych. Tam właśnie wróżki e, czy dziwożony również e, zabierają dzieci, również podmieniają te dzieci. Czy jest to tylko efekt echa kulturowego, czy jest to to samo zjawisko, które ewoluuje w czasie i jest inaczej interpretowane, czy jest ono obiektywne, czy to się naprawdę dzieje, czy też istnieje jakaś determinanta naszej świadomości, która sprawia, że wciąż i wciąż przeżywamy tego typu sytuacje? Te pytania stawia żagwale, nie znajdując na nie takiej satysfakcjonującej odpowiedzi, ponieważ nawet dzisiaj po w 60 latach zajmowaniem się tym fenomenem stwierdza, że on nie wie w 100%, może w 50%, a może w ogóle nie wie, czym on jest. Niemniej jednak jest to zjawisko, które występuje i cały czas wpływa i kształtuje naszą, naszą kulturę. Bardzo ważnym wątkiem tych spotkań z tymi tajemniczymi istotami z folkloru jest też ta sfera seksualna. I tutaj to jest też element, który się wydawał badaczom hipotezy pozaziemskiej jako przesadny, albo jako powiedzmy fantazja wymieszana w quasi prawdziwe wspomnienia, z których chciano upleść taką historię właśnie o obcych badaczach, którzy tutaj przybywają. Jeżeli się interesują sferą erogenną ludzi, no to właśnie interesuje ich ten cykl reprodukcyjny. Nad tym się skupiają, no bo nas też interesuje, w jaki sposób przebiega ciąża, w jaki sposób się to wszystko odbywa u badanych przez nas gatunków ziemskich. Niemniej jednak te opowieści czasami są nadzwyczaj rozseksualizowane i jest to zupełnie nieróżne od tego, jak zachowywały się tajemnicze istoty właśnie w podaniach średniowiecznych. Inkuby, sukkuby. Które później zostały w światobrazie chrześcijańskim zaklasyfikowane jako demony nachodzące kobiety, mężczyzn, po to, by z nimi obcować, żeby przełamywać tabu seksualne i również deptać sakrament małżeński, to wszystko znajduje się w opowieściach o elfach, wróżkach i wszystkich innych tych tajemniczych istotach, które wyłaniały się spod korzeni albo gdzieś zlatywały z krainy magoni. I to cały czas jest elementem ufologicznego fenomenu. Nawet jeżeli się w pewnym sensie dla takiego porządku nie chce za bardzo na tym koncentrować, to jednak niestety czasami te opisy są bardzo, bardzo dziwaczne, bardzo niepokojące i wydają się nie mieć żadnego naukowego sensu. Nie da się ich podciągnąć pod właśnie na przykład taki program reprodukcyjny szarych istot. W latach 90 to była taka duża teoria, która wydawała się tłumaczyć te wszystkie sprawy tym, że istnieje jakaś rasa, właśnie taka przypominająca bardzo postarzałych, takich atroficznych istot, które kiedyś były witalne i mocne, tak jak my jesteśmy jeszcze, witalni i mocni, którzy przybyli tutaj, żeby Skorzystać na przykład z łon naszych kobiet albo z nasienia naszych mężczyzn, żeby swoją rasę, że tak powiem, zrewitalizować. I te wszystkie sprawy związane właśnie z takimi niezwykle przykrymi sytuacjami na tych obiektach UFO, czy w jakiejś sferze ufologicznej, gdzie doświadczeni mówili o tym, że. Ich spotykały po prostu okropne historie związane z jakimiś urządzeniami, czy, czy podstawianiem im obcych partnerów do aktów seksualnych, że to można jakoś wyjaśnić, że to właśnie jest element też jakiegoś programu badawczego. Jednak, jeżeli się spojrzy obiektywnie na ten materiał, to ten topos, nazwijmy to bizarno-erotyczny, jest w tych historiach tak mocny, że wydaje się uciekać takiemu postrzeganiu właśnie pozaziemskiemu i sugerować jeszcze jeszcze coś innego, coś, co jest zainteresowane tą sferą życia ludzkiego, ponieważ jest ona przede wszystkim przecież bardzo ważna, a po drugie, bardzo często podlega właśnie takiemu usunięciu z, do sfery fantazji, do sfery takiej podświadomości, nieświadomości, co z kolei może sugerować bardzo mocne podglebie psychologiczne tych, tych przeżyć. I to wszystko jest wiodące do rozpatrywania innych możliwych teorii, niż tylko właśnie ta, ta pozaziemska. Co jest też ciekawe w historiach o spotkaniach z tymi XX wiecznymi, xxi wiecznymi kosmitami, dość często też pojawia się wątek żywności podawania jakichś płynów albo jakiegoś jadła. To było też bardzo ważne w historiach o spotkaniu z tymi innymi humanoidami w czasach baśniowych, powiedzmy, w historiach baśniowych, które funkcjonowały w Europie. Głównie, ponieważ istniało takie zagrożenie, że jeżeli ziemianin, który został zaproszony na, nie wiem, podniebny statek albo do podwodnego pałacu, bo czasami są też i takie opowieści, one też czasami się pojawiają w tak odległych krainach jak Japonia, gdzie na przykład rybacy zostają uprowadzeni do podwodnych jakichś tajemniczych miast czy pałaców jeżeli spożyje się tam właśnie pożywienie tych mieszkańców no to zostanie się zaklętym i w pewnym sensie stanie się bardziej takim pochłoniętym przez to tajemnicze środowisko ale jest jeszcze jeszcze dużo dziwniej Zanim przejdę do takiego bardzo ważnego źródła, do właśnie historii wróżek europejskich, to chciałbym pokrótce jeszcze wspomnieć o dwóch tematach, które fascynowały Jacques'a i fascynują wszystkich, którzy uważają, że jest ta, ten, ta historia o, nazwijmy to, oddziaływaniu nieznanego zjawiska czy ingerencji świadomości pozaprzestrzennej. Starałem się jakieś wymyśleć takie ogólne hasła, które mogłyby podsumować tą taką sztukateryjność, bogactwo tych, tych rozważań, że kawale, ale e, oczywiście poległem, bo nie da się tego jakoś tam skrócić. Jednym z tych tematów są tak zwane podniebne bitwy których główną domeną jest nowożytność i mam tutaj ze sobą album z wystawy, która miała miejsce w Berlinie w zeszłym roku i która jest zatytułowana po prostu UFO 1665. I głównym wątkiem przewodnim jest, są obrazy, drzeworyty, różnego rodzaju wizualizacje graficzne zdarzenia, które miało miejsce mieć nad Stralsundem, tak zwana powietrzna bitwa, kiedy grupa obserwatorów z Ziemi miała właśnie przez dłuższy czas podziwiać starcia pomiędzy jakimiś tajemniczymi flotami ścierającymi się na niebie, czyli o wiele bardziej technologicznie zaawansowane oczywiście niż ich ówczesne floty żaglowe. I to nie jest Jedyna taka bitwa. Tych bitew jest sporo. One też ciągną się od średniowiecza, a nawet od starożytności. I to przebiega w zasadzie w taki sposób. Nie wiadomo, czy to były bitwy. W ten sposób interpretowali je ci, którzy je obserwowali podówczas. Nie wiadomo, czy istniały armie, jakieś frakcje, jakieś państwa, czy jakieś stronnictwa, które się ścierały. Ale dla nich, obserwując to, przypominało to bitwę. Była to jakiegoś rodzaju walka. Tam się działo coś dynamicznego. Czy naprawdę to były powietrzne żaglowce, które unosiły się wśród chmur? O, no, bardzo wątpię. Po prostu w ten sposób to przedstawiano na grafice, żeby przedstawić, pokazać Ziomkom swoim ówczesnym, co za zaobserwowano, albo co wyobrażano sobie, że zaobserwowano, czyli właśnie bitwy powietrzne. Ale jeszcze jednym zagadnieniem, którym, któremu myślę, że warto będzie poświęcić osobny odcinek, była historia tajemniczych obiektów latających, które pojawiły się nad Ameryką Północną pod koniec XIX wieku. I to może być zaskakujące, bo to jest cała masa takich doniesień, które pojawiały się w ówczesnej prasie, które były publikowane w ówczesnych książkach, pamiętnikach, wspomnieniach, takich Tajemniczych spotkań z istotami, które najczęściej były uznawane za obcokrajowców albo nawet za Amerykanów tylko pochodzących z bardzo odległych Stanów dlatego takich egzotycznych którzy przemieszczali się po niebie takimi pojazdami, które nam się kojarzą najbardziej z książkami science fiction Juliusza Werna. Na przykład one przypominały prawdziwe łodzie, prawdziwe takie statki drewniane, ale na przykład były wyposażone w jakieś wirniki, jakieś skrzydła, czyli były czymś w rodzaju takich ornitopterów, które teraz można obserwować na przykład w ekranizacji Diony, ale nie z takimi skrzydłami, jak mają na przykład owady, tylko takimi wręcz ptasimi. I to były częste opowieści. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego właśnie Amerykanie tak około roku 1895-96 nagle natrafili na cały zalew jakichś lotników. To było tuż przed wynalezieniem samolotu prawdziwym, ale już jakby w tkance społecznej, w takim ogólnym postrzeganiu, yy, tętniła taka myśl, że już, już niedługo. Człowiek wzbije się w to wymarzone niebo przy pomocy jakiegoś wynalazku. I właśnie bardzo często osoby, które schodziły z tych pojazdów, albo które krzyczały do ludzi na ziemi z tych pojazdów, przedstawiały się właśnie jako wynalazcy. Mówiły: Tak, to jest mój pojazd powietrzny, ja go zbudowałem, wiem jak działa, ale spokojnie, on jest taki tajemniczy tylko tutaj, dzisiaj, a za dwa miesiące w Massachusetts, w konkretnym miejscu wynąduję i wtedy wszystko ogłoszę prasie, ogłoszę do gazety, co to jest. Co to za pojazd, będzie można wtedy się im przelecieć. Bardzo często były właśnie takie deklaracje wygłaszane. No i kończyło się oczywiście no, prankiem, ponieważ ten wynalazca czy lotnik po prostu w danym miejscu w Massachusetts albo w jakimkolwiek innym stanie się nie zjawiał. I teraz, co zrobić z takimi doniesieniami. Gdyby analizować to w kontekście przybyszów z kosmosu, poza Ziemian, nie mają za bardzo sensu. Są absurdalne, pojawiają się w jakiejś takiej sferze kuriozum. Ale jeżeli by się zastanowić nad tym, że istnieje jakieś zjawisko, które od czasu do czasu przenika do naszej rzeczywistości i kontaktuje się, komunikuje się w jakiś sposób z ludźmi i. W jaki sposób czerpie z ich wyobrażeń na temat tego, czym są inni, inne inteligencje, w jaki sposób przemieszczać się po niebie, to wtedy te spotkania nabierają takiego ponadczasowego sensu w tym znaczeniu, że ci wynalazcy, ci obcokrajowcy oni byli bardzo często tacy dystyngowani, eleganccy, Ucztowali też na tych pokładach, cieszyli się tam muzyką i oświetleniem. Oni również zachowują się jak ci elfowie, ci czarnoksiężnicy ze średniowiecza. No i przypominają oczywiście późniejszych ufonautów, jak na przykład tak zwanych nordyków. To jest taka grupa istot, z którymi od czasu do czasu stykają się doświadczeni w ufologii którzy wyglądają jak ludzie, ale znowu przypominają takich Tolkienowskich trochę elfów. Są od nas wyżsi, ich twarze są bardziej doskonałe, artystycznie w takim renesansowym znaczeniu ludzkiego piękna. Mają czasami takie bardziej szpiczaste uszy. Może tutaj się troszeczkę zagalopowałem w tym opisie, ale mają długie też i blond włosy. I też bardzo często te istoty również dla osób, które się mieniły łącznikami, czyli takimi kontaktami, ludźmi wybranymi na powierzchni gruntu, do kontaktu z właśnie tymi tymi istotami. One wygłaszały różne takie twierdzenia, takie obwieszczenia, które okazywały się zupełnie, zupełnie nieprawdziwe, tak jak to, że latająca łódź ze skrzydłami była wynalazkiem jakiegoś geniusza tak samo na przykład taki astronauta o pięknych rysach i, i długiej blond czuprynie, że pochodził z Wenus, gdzie mogło istnieć życie i gdzie w zasadzie istniała taka kultura wysublimowana i doskonała. I teraz chciałbym zająć się dwoma konkretnymi przykładami, które się wpisują w tą historię właśnie folkloru ufologicznego. Pierwszą z nich bardzo ważną jest historia Roberta Kirka, który był duchownym z Szkocji w wieku XVIII i który napisał książkę, manuskrypt, który nigdy nie został wydany: The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies. Czyli tajemna rzecz pospolita elfów, faunów i wróżek. Cóż to jest za dzieło? Otóż Duchowny Kirk był Szkotem, pochodził ze szkockich gór i był proboszczem. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa tam, czy, czy rodzajem pastora. Mam nadzieję, że ktoś mi to wyjaśni. Aberfoyle. I brał udział, ale był również uczonym, był takim lingwistą. Pomagał w Londynie w tłumaczeniu na przykład Biblii na język gaelicki, czyli na język ludowy, powiedzmy tamtego obszaru, język rdzenny. I kiedy przybywał w Londynie w latach 80. XVIII wieku, Zadumał się nad takim zjawiskiem, że uczeni londyńscy i duchowni londyńscy, biskupi, powiedzmy takie wyższe kręgi tamtejsze, uczone, zaczynają wątpić właśnie w baśnie i podania o tajemniczych zdarzeniach i ludziach. I ludach, przepraszam. I postanowił zebrać doniesienia górskich górali, szkockich górali, na temat ich kontaktów z taką grupą, z taką rasą, którą nazywał dobrym ludem albo wróżkami. Jest takie powszechne wyobrażenie, które zostało nam, ludziom XXI wieku, głównie chyba zakorzenione przez kino, animacje Disneya, przez baśnie XIX i XX wieku, że wróżki to są, powiedzmy, takie małe istotki obdarzone owadzimi skrzydłami. W rodzaju na przykład dzwoneczka z historii Piotrusia Pana. Zupełnie czymś innym był dobry lud, lud wróżek z podań zwierzeń właśnie ówczesnych Szkotów, i wielebny Kirk postanowił właśnie opisać historię, kim, kim są te istoty, te wróżki czy ci elfowie. I opisał to bardzo dokładnie. Nigdy tego nie wydał. Jego dzieło zostało opublikowane dopiero w XIX wieku przez Sir Waltera Scotta, jednego z najwybitniejszych literatów i folklorystów, badaczy właśnie tego kręgu kulturowego. Ale i na szczęście dzięki temu mamy dostęp do jego pracy. O m.in. dlatego tego nie wydał, bo zginął też, czy zmarł w dość tajemniczych okolicznościach, które zostały również przypisane wróżkom. Sam stał się częścią folkloru, badając folklor, dlatego że jego ziomkowie uznali, że został niestety zabrany przez wróżki do ich krainy, ponieważ chciał ujawnić ich tajemnice ludziom. No ale został jego tekst, więc te tajemnice jednak tutaj wyciekły, i ja pozwolę sobie pokrótce je tutaj Państwu opisać, co właśnie duchowny Kirk napisał na temat tych, tych istot. Otóż on uważał, że są one takiej pośredniej natury, pomiędzy człowiekiem a aniołami, i że ich materia z których są złożone jest o wiele bardziej subtelna niż materia ludzkich ciał, i przyrównywał ją do bardzo skondensowanej chmury. Która nabrała kształtu. Są one niewątpliwie dziełem Boga, ale jakoś tak się złożyło, że nie opisuje ich Biblia albo święte teksty, niemniej istnieją i są częścią Bożego planu, Bożego dzieła stworzenia, tylko właśnie sekretną i niejawną. Są również bardzo długowieczne, żyją setki lat, a kiedy umrą w końcu, ich dusze nie trafiają ani do czyśćca, ani do nieba, ani do piekła, tylko zostają na ziemi pod postacią kul światła i w tej postaci oczekują sądu ostatecznego. Czyli mamy tutaj coś, co bardzo się kojarzy dzisiaj, co jest interpretowane jako zjawiska ufologiczne. Ten temat troszeczkę pogłębię przy odcinku poświęconym Dajanie Pasulce, ale to nie ubiegajmy. Następnie są to istoty zmiennokształtne, żyją pod ziemią, żyją w podziemnych komnatach, podziemnych pałacach, mają ogromne moce czarnoksięskie. Wychodzą na powierzchnię tylko w tych bardzo ważnych po dziś dzień, dniach przesileń i równonocy, czyli w momencie kiedy zmienia się pora roku. Wtedy można je napotkać, i podówczas, właśnie pod koniec XVIII wieku, wtedy Szkoci mieli raczej taki zwyczaj, że nie podróżowali, ponieważ spotkania z tymi istotami mogły się potoczyć w sposób zupełnie nieprzewidywalny. One nie były raczej groźne, ale były. Na tyle potężniejsze od ludzi, że mogły się zabawić ich kosztem, a ta zabawa mogła się skończyć na przykład zniknięciem. Dlatego również istniały obyczaje, że właśnie w pierwszą niedzielę po zmianie sezonu, po zmianie pory roku, należało właśnie pójść do kościoła z całą rodziną, żeby zabezpieczyć się przed złym wpływem wróżek. Cóż one dalej czynią? No, oczywiście, porywają dzieci do swojej krainy, czyli podobnie jak dziwożony, podobnie jak. Ufonauci porywają również kobiety. Po cóż? Żeby karmiły ich dzieci. Czyli znowu podobnie jak dziwożony i szereg innych istot, i podobnie jak ufonauci, którzy organizowali te spotkania tych, nazwijmy to w uproszczeniu, hybrydowych dzieci z ludzkimi matkami, po to, żeby właśnie te, te ziemskie matki obdarzyły je ciepłem, jakąś taką emocjonalnością, której te istoty nie miały. A tutaj mamy taki wątek o wiele bardziej, powiedzmy, organicznie matczyny, ponieważ po prostu kobiety ziemskie, te żyjące na powierzchni Ziemi, były zabierane przez te istoty do podziemnych miejsc, żeby karmić po prostu. Piersią te, te elfiontka, i czasami, właśnie w opowieściach kobiet, które przybywały z takich miejsc, bo one czasami wracały, wspominały o czymś takim bardzo dzwoniącym dzwonkiem ufologicznym, iż były przechowywane w komnatach, w których światło było niezwykle jasne ale nie pochodziło z żadnego obserwowalnego źródła, co nie tylko chodzi o to, że to nie były żagwie, pochodnie czy świeczniki, co było powiedzmy normalne dla ówczesnego oświetlenia, po prostu całe te komnaty były rozświetlone nie pochodzącym znikąd jasnym, jaskrawym światłem, które jest po prostu naturalnym środowiskiem dzisiejszych obiektów tajemniczych latających, w których swoje dziwa wyczarowują nasi ufonauci. W cudzysłowie, oczywiście. Następnie. One mieszkają pod ziemią, właśnie te istoty, tak jak wspomniałem, ale do ich krain, do ich komnat, do ich pałaców nie ma żadnych wejść. One nie potrzebują tych wejść, ponieważ są w stanie wniknąć do nich przez najcieńsze szczeliny. Przez jakieś pęknięcia. Właśnie w skale, więc one są zmiennokształtne, i ich, właśnie ich substancja jest zmienna i pozwala im na coś w rodzaju dematerializacji. Tutaj, tak, jako ciekawostkę, zaprezentuję ilustracje, które się pojawiają w tym wydaniu Sekretnej Rzeczypospolitej, ponieważ, no patrząc na ich, właśnie takie średniowieczne dekorum, nie trudno skojarzyć tego z współczesnymi opowieściami o pobraniach czy też uprowadzeniach przez małych kosmitów. Ale dalej, te istoty mogą również znikać wedle woli i to wbrew tej pozaziemskiej teorii się powtarza u ufonautów. Oni nawet jeżeli wysiadają z jakiegoś UFO albo schodzą po prostu po, po drabince, po schodkach z jakiegoś obiektu, który się wydaje... Materialny, to mogą zniknąć w każdej chwili, rozpłynąć się w powietrzu. Przynajmniej tak mówią doświadczeni. Nie mówię, że tak jest. Mówię o ich subiektywnym odbiorze tych bytów, istnień. Pod względem intelektualnym są bardzo wysoce inteligentne i ciekawskie. Mają moc, by unieść cokolwiek chcą. Czyli w pewnym sensie mogą zaburzyć grawitację i nie, nie potrzebują juków, sakw lub wózków, żeby przewozić swoje rzeczy, bo potrafią je transportować. Też Kirk taką informację folklorystyczną przekazuje, że kiedy ludzie nie byli tak rozpowszechnieni na powierzchni Ziemi, to oni żyli na Ziemi, ale później, kiedy ludzie zajmowali coraz to dalsze obszary, to schronili się pod Ziemią, bo chcieli unikać z nimi właśnie kontaktu. Są podzieleni na klany, bądź to plemiona, ale istnieje możliwość, takie podejrzenie, że robią to tylko po to, by przedrzeźniać społeczeństwo ludzkie, nasze obyczaje. Ich system filozoficzny jest oparty na wiecznym ruchu. Twierdzą, że nic nie umiera, cały czas wszystko nawraca, czyli jest to dość odległe od wyobrażeń o świecie chrześcijańskim. Nie znać w nich oddania Bogu. To jest też bardzo ciekawe. Kirk stwierdza, że są dziełem bożym, ale oni się Bogiem w ogóle nie zajmują, nie mają przejawów żadnej religii, ani żadnych kapłanów. Wspomina również, to jest ciekawe, że mają liczne książki o abstrakcyjnych tematach. No i właśnie tak z tymi, z tymi wróżkami jest, ale już zbliżając się do końca tego materiału, w zasadzie można by go bardzo, bardzo długo jeszcze analizować, i tutaj od razu zapowiem drugi odcinek poświęcony. Badaniom Jacques'a Wale, a który będzie się odnosił do jego, jego analizy źródeł ze starożytności, średniowiecza, nowożytności i XVIII-XIX wieku, które dzisiaj mogłyby wskazywać na właśnie ten ufologiczny wspólny mianownik. Ale na sam koniec, na sam koniec chciałbym wrócić jeszcze do wiersza, którym rozpocząłem. Więc to będzie już powiedzmy ostatni rozdział przed epilogiem. Chciałbym na chwilę udać się ze Szkocji do nieodległej Irlandii, w której folklor, której legendy Właśnie zawierają też elementy, które fascynują, pobudzając jakby do, do zastanowienia nad tymi wspólnymi mianownikami z późniejszymi opowieściami. A tutaj, jako przykład, właśnie tego typu opowieści, chciałem wybrać za książką, za dziewiątą falą historię Oisina być może można go tłumaczyć również jako osiana Nie wiąże się to chyba z, z całą wielką tradycją pieśni osjańskich, ale w tym też nie jestem znawcą, więc w temat jakby szerokiego kontekstu literaturoznawczego nie będę wchodził, ale sama historia jest no, fascynująca pod względem właśnie folkloru i dziwności. Ponieważ Oisin jest kimś w rodzaju takiego epigona irlandzkich bohaterów Ci bohaterowie to są tacy wojownicy niebywale krwawi, potężni mężczyźni, którzy są w stanie wpaść w szał bojowy, podobne troszeczkę do berserkerów, którzy są w stanie po lewej i po prawej na polu bitwy położyć setkę, setkę wojowników przeciwnika, i oni żyli w takim świecie. Prepaństwowym, w takich małych grupkach wojowników. Oni się nazwali Fianami, którzy brali udział w bitwach, żyliby walczyć. To były takie, powiedzmy, grupy elitarnych, niesamowicie skutecznych zabijaków. I Oisin jest w pewnym sensie ostatnim z nich. I spotyka go historia romantyczna i tajemnicza zarazem, ponieważ, przepraszam, tutaj, żeby opowiedzieć się w sposób zadowalający, pozwolę sobie troszeczkę gardło zrosić. Kiedy czasy fianów, właśnie tych wojowników, już przemijają, Oisin wraz ze swoją grupą wędruje po lasach, oni tam polują. I nagle z tego lasu, w zupełnie takim nimbie światła, wynurza się przepiękna niewiasta na cudownym rumaku. Ogłasza, że jest Niamf o złotych włosach i jest córką władcy krainy Tirna Nog, czyli krainy wiecznej młodości, krainy elfów, krainy magii. I stwierdza, że wybiera sobie Oisina za małżonka. Jeżeli zechce przyjąć właśnie jej propozycję, jej oświadczyny, to zabierze go do tej krainy i tam będą władać i cieszyć się zdrowiem i młodością na zawsze. No i Oisinowi trochę trudno jest pożegnać się z Fianami, porzucić rodzimą Irlandię, ale no, propozycja jest nie do odrzucenia. Więc wsiada na rumaka księżniczki i oni wjeżdżają do morza, prawdopodobnie do Atlantyku. Fale się rozstępują i zamykają nad nimi, wędrują przez krainę podwodną, gdzie się okazuje, że Właśnie już są y, zwyczajne lasy, pola, y, powietrze, y, ptaki, tam przeżywają również przygody, y, ale ostatecznie zamieszkują w kryształowym pałacu, gdzie jest jadła, gdzie jest śpiewu, światła tyle, ile w Irlandii czy na świecie, powiedzmy tym naziemnym, oisyn nigdy nie widział. No ale oczywiście, jak to bywa w takich opowieściach o odległych krainach, Oisina wreszcie dopada tęsknota za Irlandią, za Fianami i pragnie odwiedzić właśnie tą, tą swoją ojczyznę, ale Niamf jest bardzo sceptyczna co do tego pomysłu, gdyż mówi mu, że w krainie wiecznej młodości czas biegnie inaczej i oni spędzili w niej trzy lata, ale w Irlandii. Podówczas minęło już 300. Oisin jednak nie wierzy w to chyba zbytnio, a ponadto jego tęsknota za domem jest zbyt silna, więc Niam w końcu ulega i pozwala mu odbyć tą podróż do świata śmiertelników. Jednakże, oczywiście jest tutaj taki warunek, którego niespełnienie kończy się katastrofą może się skończyć katastrofą a to znaczy, może on odbyć tą podróż na magicznym rumaku. Czyli powiedzmy w magicznym wehikule łączącym inną rzeczywistość z naszą. Oczywiście, mówię, wehikuł zupełnie w cudzysłowie, może powinienem użyć słowa, czy określenia środek transportu i nie może tego środka transportu opuścić. To znaczy, musi wciąż siedzieć na tym rumaku z na nog, bo inaczej źle skończy a ona już nigdy go nie zobaczy. No i Oisin raźno rusza do Irlandii i no, dowiaduje się, że go nie okłamała. W Irlandii minęło już 300 lat, a pałace Fianów, ich twierdze, warownie są już zarośnięte przez trawę i mech. Właśnie jest już chrześcijaństwo w Irlandii no i on na to patrzy ze smutkiem, dostrzegając przemijanie świata ziemskiego i jego ból w stosunku do własnej, przynajmniej pozornej, nieprzemijalności. No, ale oczywiście, go takie współczucie dla Ziomków gubi, ponieważ dociera do Doliny, gdzie oni starają się jakąś, Irlandczycy, starają się unieść jakąś bardzo ciężką marmurową płytę. Nie dają rady. Oisin jako bohater z dawnych lat jest obdarzony nadludzką siłą. Więc im, im pomaga, podnosi tą płytę w ten sposób, ratując od zgniecenia tych, tych zwyczajnych ziemian, zwyczajnych śmiertelników. No ale niestety wtedy złoty popręg, którym jest opasany koń, pęka. Oisin musi dotknąć stopą krainy irlandzkiej, krainy ziemskiej. No i niestety kończy się to jego błyskawicznym postarzeniem i niemożliwością powrotu do magicznej krainy. Tego typu opowieści pojawiają się od czasu do czasu. To jest tylko jeden z przykładów. I w ufologii pojawia się oczywiście taki bardzo ważny wątek, który został też po raz pierwszy opisany w większej rozciągłości przez Bada Hopkinsa: Missing time, zagubiony czas. W tej koncepcji czasano, czasami stawiano na równi czas, który upłynął. Powiedzmy tutaj, na Ziemi i czas, który właśnie ci pobrani spędzili wśród kosmitów. Ale kiedy zaczęto badać ten fenomen, to zauważono, że czasami te czasy nie są zbieżne, że to nie jest tak że jeżeli ktoś stracił 3 godziny powiedzmy jadąc z punktu A do punktu B, powinno mu to zająć właśnie 3 godziny, a on jechał 4, to, to, nie, to nie znaczy, to nie musi znaczyć, że względem jego postrzegania on spędził godzinę powiedzmy w UFO wiszącym gdzieś na poboczu drogi. Czasami się wydaje, że ludzie spędzali w tamtych miejscach dużo więcej czasu z perspektywy tych, którzy zostali i czasami to się odbywało w sposób odwrotny. To znaczy, że na przykład ktoś, kto zniknął, był odnajdowany później na przykład z pięciodniowym zarostem, chociaż od jego zniknięcia minęło parę godzin. Tego typu opowieści również od czasu do czasu się pojawiają. Więc reasumując to wszystko, miałem opowiedzieć jeszcze o mm, dziwacznym przypadku Josie Simontona. Amerykańskim doświadczonym z UFO, który został obdarzony przez Ufonautów pewną strawą, ale już może o tym opowiem na początku kolejnego odcinku odcinka o Jacques'u wtedy też większego znaczenia nabierze wiersz, którym właśnie rozpocząłem ten, ten odcinek. On oczywiście nie zawiera jakiejś tajemnej wiedzy o UFO czy kosmosie. On pokazuje, że pewne tematy, pewne toposy kultury które były obecne w folklorze bardzo dawnym, wydają się być na stałe obecne również w opowieściach ufologicznych, i to jest właśnie ten, ta rysa w tym myśleniu o tym, że to są pozaziemianie, którzy przybyli tu całkiem niedawno. I Jacques Vallée zwraca na to uwagę, interesuje się bardzo różnymi zagadnieniami, współpracuje ze współczesnymi naukowcami, brał udział w różnych przedsięwzięciach, niektórych krytykowanych, innych mniej. Ale cały czas zadaję te pytania, i ja tutaj, mam nadzieję, będę mógł jeszcze Państwu nieraz opowiedzieć o tym, jakie historie go skłaniają do zadawania tych pytań. A dzisiaj już bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten wysoce spekulatywny i hipotetyczny odcinek nie zmęczył za bardzo Państwa i zapraszam na kolejne spotkanie na kanale UFO. Bardzo dziękuję. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.